Witaj na kanale o narcyzach, socjopatach, psychopatach, toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia, jeśli jeszcze cię ono nie spotkało. Polub, subskrybuj, skomentuj. Przemoc psychiczna i emocjonalna. Techniki manipulacji. Narcyz, socjopata, psychopata, toksyczne osoby, gaslighting. Zło nie przyjdzie do ciebie jako zło. Zło przyjdzie pod postacią dobra. Jak coś wydaje ci się za dobre, by było prawdziwe, to często tak właśnie jest. Narcyz to wilk w owczej skórze. Myślisz, że sypiasz z ukochaną osobą, a sypiasz z wrogiem. Gaslighting, czyli nic nie jest takim, jakie się wydaje. Co to jest? Skąd się wziął ten termin? Historia zaczęła się dość dawno. Gaslighting, okrutna metoda manipulacji i przemocy psychicznej, swoją popularność zawdzięcza filmowi George'a Cukora, zdobywcy Oscara. Film pochodzi z 1944 roku, a jego tytuł to Gaslight. Polski tytuł to Gasnący płomień. Jest to dla ciebie pozycja obowiązkowa do obejrzenia. Film jest adaptacją sztuki teatralnej z lat 30. Narcyz to aktor, a ja wielokrotnie będę odwoływał się do przykładów filmowych, byś na nich mógł jeszcze lepiej zrozumieć zjawisko problemu poprzez jego analizę. Najkrócej mówiąc, gaslighting to manipulowanie kimś tak, by zwątpił w siebie, w pewność siebie, w pewność tego, co wie, co umie, co potrafi, w jego doświadczenia, wiedzę. Zwątpisz w prawdę, w to, co właśnie widziałeś, słyszałeś, wiesz. Poczujesz się jak szalony, jakbyś stracił rozum, zdrowy rozsądek, utracił kontakt z rzeczywistością, bo już nie wiesz, co jest rzeczywistością, a co nie, co prawdą, a co kłamstwem. Nie potrafisz już rozróżnić. A co najgorsze, nie wiesz, co się dzieje. Czujesz się tym wszystkim obciążony, przygnieciony, poddajesz w wątpliwość swoje własne myśli. Inaczej mówiąc, nieświadomie używasz gaslightingu sam na sobie, w swoich myślach. Wątpisz w swoje przekonania, uczucia, percepcje oraz myśli. Zaczynasz myśleć i zadawać sobie pytania, czy oszalałeś. A to wszystko dlatego, że narcyz, socjopata, psychopata, toksyczna osoba, a nawet osoby, bo często współpracują ze sobą, karmią cię samymi kłamstwami, patologicznymi kłamstwami. Tak, te osoby są również mitomanami, ale to zwykle wykracza daleko dalej. Bo egoista, czy mitoman, czy nawet jak ktoś ma wybujałe ego, to te słowa nie oddają głębi problemu. Narcyz, socjopata, psychopata to coś znacznie głębszego, poważniejszego i problematycznego niż osoba bez zaburzeń tego typu z po prostu wybujałym ego. Narcyz kłamie po to, by poczuć się lepiej, by wygrać, a wygra wtedy, gdy ty uwierzysz w jego kłamstwa. Dla niego wszystko jest grą, każde zdanie jest grą. Wtedy wygrał, bo ty wierzysz w coś już, co nie jest prawdą. I tylko on wie, że to nie jest prawdą. Z czasem jednak nawet narcyz zaczyna wierzyć we własne kłamstwa. Oddziela prawdę od kłamstwa. Fikcja w jego głowie staje się rzeczywistością. Kłamstwo, którym cię nakarmił, staje się dla ciebie rzeczywistością. Żyjesz w Matrixie, choć o tym nie wiesz. Narcyz doskonale wie, co robi. Ale potrafi
przepisać historię w swojej głowie. Wie, że robi źle, rozróżnia dobro od zła i nic go to nie obchodzi. Narcyz zawsze zaprzeczy, gdy złapiesz go na kłamstwie. Nie przyzna się nawet wtedy, gdy masz na to dowód, że kłamie. Będzie szedł dalej w zaparte, aż to ty zwątpisz, czy masz rację. To ty źle się poczujesz, że masz dowód. To ty źle się poczujesz, że zraniłeś narcyza, przedstawiając mu dowód na to, że kłamie. A w końcu to ty przeprosisz sprawcę za to, co ci zrobił, i poprosisz o wybaczenie, kupując mu prezent, tylko po to, by wszystko było tak jak dawniej. Bo tak bardzo jesteś uzależniony od swojego oprawcy i nawet o tym nie wiesz, że jest oprawcą. Podsumowując, przepraszasz oprawcę za to, że odważyłeś się mu sprzeciwić, zdobyć dowód na jego kłamstwo i ośmielić się mu go pokazać, co zraniło jego uczucia, wobec czego starasz się to odkręcić i prosisz o więcej kłamstw, manipulacji i przemocy. Toksyczna osoba zawsze użyje przeciwko tobie tego, co o tobie wie, co mu o sobie powiedziałeś, twoich największych sekretów, tego, co cię najbardziej zaboli i dotknie. Gaslighting nie następuje od razu, to równia pochyła. Z czasem kłamstw jest coraz więcej, częściej zaczyna się od białych, małych kłamstw, nic nieznaczących czy niewiele, aż do tych najcięższych, najgorszych, zostawiających traumę na bardzo długo. Narcyz kłamie zarówno bez potrzeby, jak i by osiągnąć wyznaczony cel lub coś przed tobą ukryć. Skłamie, że był w sklepie, jak właśnie spotkał się z inną osobą. Skłamie, że spotkał się z inną osobą, jak był w sklepie. Czasem nie zrozumiesz nawet, dlaczego miałby kłamać. Robi to dla czystej rozrywki, ponieważ gdy ty nie wiesz, gdzie był, to on poczuł się lepiej, bo właśnie kupiłeś jego kłamstwo. Nieważne, czy dotyczy to drobnej rzeczy, czy zdrady. Wachlarz możliwości nie ma końca. Musisz nauczyć się rozróżniać czyny od słów. U toksycznych osób jedno z drugim nie idzie w parze. Dziękuję ci, że jesteś tu razem ze mną. Polub, subskrybuj, skomentuj, udostępnij. Podziel się swoją historią. Zapytaj, co chciałbyś wiedzieć. Narcyz mówi ci, że cię kocha, choć ledwo co przespał się z kimś innym. A ostatnio kochaliście się. No właśnie, musisz przypomnieć sobie, kiedy to było. Zarzeka się, że kocha, choć już dawno tego nie mówił. A może wręcz odwrotnie? Mówi to bardzo często, ale tego nie okazuje. Gaslighting skutecznie, powoli obniża poczucie twojej wartości i wymaga odpowiednio dużo czasu i wysiłku ze strony toksycznej osoby, by osiągnąć efekt. Odcisnąć na tobie piętno. Toksyczna osoba będzie się do ciebie uśmiechać i mówić, że cię kocha, w chwili, gdy wyobraża sobie właśnie, jak wbija ci nóż w plecy, czy jesteś w płomieniach. Właśnie cię przytulił, przybił piątkę, czy nakarmił kolejną obietnicą, która nigdy się nie spełni. Tak, jest bez pokrycia, jak cały związek. To czek bez pokrycia. Nieważne, ile miesięcy czy lat jest na tym czeku, nigdy ich nie wypłacisz, bo związek zawsze zakończy się wielkim wybuchem. Toksyczne osoby wiedzą, że wprawiają cię w dezorientację, o to im chodzi, to cię osłabia i jesteś jeszcze bardziej podatny na kolejne manipulacje. To niekończąca się pętla i spirala. Narcyz przerzuca na ciebie swoje wady i słabości oraz złe uczynki. Obwinia cię tym, co sam zrobił. Jest to tak zwana projekcja, której poświęcę odrębny podcast. Dla narcyza nigdy nie będziesz kimś wystarczającym.
Dla narcyza nikt nie będzie kimś wystarczającym. Zawsze będzie szukać kolejnych ofiar, nowych zabawek. Toksyczne osoby odizolują cię od najbliższych i nastawią ich przeciwko tobie, nie wspominając już o innych znajomych, których zagarną dla siebie. To ty jesteś problemem, to ty jesteś kłamcą, to ty jesteś narcyzem, socjopatą, psychopatą, to ty jesteś toksyczny. Narcyz zawsze przekręci wszystko o 180 stopni. Jeśli narcyz zasługuje, by uderzyć go w twarz, to przekręci to tak, byś pomyślał, czy to ty na to nie zasługujesz. A może to ty zasługujesz na policzek? Co więcej, uwierzysz w to. Czy zdarzyło ci się szukać różnych przedmiotów, które wiesz, że były tam i tam i niedawno ich używałeś? Nie możesz ich znaleźć. Szukasz ich już dłuższą chwilę i nie znajdujesz. I teraz jest kilka możliwości. Narcyz przychodzi ci z pomocą. Nagle znajduje to, czego szukałeś. Staje się twoim wybawcą i bohaterem. I zostaje obsypany pochwałami i podziękowaniami. Opcja druga. Nie znajdujesz tego, co szukałeś, bo narcyz to schował w innym miejscu i ci nie powie. Może kiedyś. Może potem odniesie w to samo miejsce. A ty zwątpisz w siebie, przecież już tam szukałeś i nie było. A może narcyz już to wyrzucił? Tak, na śmietnik. I nieważne, co by to nie było, wyrzuci najważniejsze, najdroższe, najbardziej sentymentalne dla ciebie rzeczy, pamiątki, coś, czego nie można już odzyskać, naprawić. Czy to będą drogie markowe buty, czy klucze, bez różnicy. Jeśli narcyzowi nie podoba się coś, co nosisz, czy coś, co zajmuje miejsce, czy coś, co lubisz, wyrzuci to. Wyrzuci to perfidnie, ci o tym nie powie, albo nigdy się nie przyzna, albo zrobi to tak, żebyś się nie zorientował, albo zorientował po długim czasie, że czegoś nie ma. Nieważne, który wariant toksyczna osoba wybierze, zawsze sprawi jej to przeogromną frajdę, ubaw, zrobi z ciebie głupka, a ty o tym nawet nie wiesz, nie podejrzewasz nic. Obwiniasz nawet siebie, że dałeś coś gdzieś i nie wiesz gdzie. Narcyz będzie ci bardzo współczuć, nawet pomoże ci szukać. Nawet gdy to wyniósł na śmietnik, będzie szukać, ponieważ jest taki pomocny i chce dla ciebie jak najlepiej, wobec czego nigdy nie będziesz go podejrzewać. Gdy poruszasz jakiś istotny dla ciebie temat, szybko go zmieni na inny i nie dojdziecie do porozumienia. Temat zawsze pozostanie otwarty i niewiele w tym zakresie się zmieni. Narcyz nie zaakceptuje twoich myśli czy uczuć. Zawsze je zminimalizuje, odtrąci. Będzie również kłamać omyłkowo, przekręcając historię bez potrzeby. Niewiele, ale tak, by w tej historii cała uwaga skupiła się na nim. Powie innym, że to ty coś powiedziałeś czy napisałeś, choć to nieprawda. Zrobi z siebie ofiarę lub bohatera, niezależnie którą wersję wybierze, cała uwaga skupi się na nim. A osoba po drugiej stronie będzie uważać narcyza za ofiarę lub bohatera, a wszystko dzięki zmyślonej historyjce, której ty jesteś negatywnym bohaterem. Dzięki temu narcyz zyskuje przychylność wielu osób. Zawsze wydawało ci się, że coś z tą osobą jest nie tak, ale nie wiesz co. I puszczałeś to mimo woli, bo nie doszukałeś się niczego głębszego. Nie mogłeś się doszukać. Jak głębiej się zastanowisz, to zawsze było coś podejrzanego.
Czułeś, że coś jest nie tak, ale potrafiłeś sobie to sam wytłumaczyć. Jesteście razem, macie dom, mieszkanie, samochód, dzieci, bagaż wspólnych doświadczeń itd. Używałeś nieświadomie gaslightingu na sobie. Narcyz zawsze powie, że czegoś nie pamięta. Albo było zupełnie inaczej. To ty się mylisz, źle to zapamiętałeś. Było tak, jak narcyz pamięta, a nie ty. Nieważne, czy było to tydzień temu, czy 10 lat temu. Narcyz pamięta lepiej i pamięta tylko swoją wersję wydarzeń. Wersję, która nie ma nic wspólnego z tym, co było naprawdę. Narcyz będzie usiłował cię przekonać, że to ty źle zapamiętałeś. Po wielu takich sytuacjach zaczniesz tłumić w sobie to, co chciałbyś powiedzieć. Bo podświadomie narcyz dokonał zachwiania twojej pewności siebie. Dziękuję, że jesteś na moim kanale. Jeśli potrzebujesz pomocy, chcesz omówić swoją sytuację, potrzebujesz kogoś, by porozmawiać, jestem tu dla ciebie. Skontaktuj się ze mną na adres e-mail, tam ustalimy szczegóły. Polub, subskrybuj, skomentuj. Wybierasz milczenie, zamiast powiedzieć to, co myślisz. Z czasem nawet będziesz obawiać się tego, co chcesz powiedzieć. Jeśli kiedykolwiek boisz się czegoś powiedzieć, bo obawiasz się reakcji drugiej osoby, to wiedz, że masz do czynienia z toksyczną osobą, nieważne czy to narcyz, socjopata czy psychopata. W normalnej, zdrowej relacji nie powinno być obaw o cokolwiek. Narcyz sprawi, że będziesz przepraszać za to, co zrobiłeś, za to, kim jesteś i za to, że jesteś. W obecności narcyza zawsze będziesz czuć się jako osoba niewystarczająco dobra. Będziesz kwestionować swoje osiągnięcia, nieważne ile byś ich nie miał i jak dobre by one nie były. To tak zwany syndrom oszusta. A narcyz jest oszustem wszystkich oszustów. Królem złodziei. Wpędzi cię w kompleksy, jakich nigdy nie miałeś. A te, które miałeś, będą jeszcze większe z każdym dniem. Zaczniesz myśleć, że potrzebujesz terapii. Jesteś przecież taki dziecinny, zbyt wrażliwy, szalony, a co więcej, zaczynasz się tak czuć. Jesteś beznadziejny, odizolowany, samotny w związku, nierozumiany. Może to depresja? Tak to sobie tłumaczysz. I ciężko ci zaufać własnemu osądowi. Nie możesz już polegać na własnych zmysłach. To obłęd. Czujesz niepokój, nie wiedząc dlaczego. Czujesz, że się cofasz, nie masz już tej pewności siebie, nic ci się nie udaje. A właściwie to wszystko zaczyna się psuć. Czy to w domu, czy poza domem. Cokolwiek by to nie było. Nie masz już tej iskry, błyskotliwości, kreatywności jak kiedyś. Obwiniasz się, że nie jesteś szczęśliwy jak dawniej. Nie wyrażasz swoich opinii, nie mówisz o swoich marzeniach, pragnieniach, uczuciach. Gryziesz się w język. Może zaginęły ci klucze? Ubranie, pieniądze, ręcznik czy golarka. Przedmioty, które są potrzebne i częste w użyciu. Jeśli zdarza się to więcej niż raz czy dwa, masz już odpowiedź. Narcyz wścieknie się i nakrzyczy na ciebie, gdy zwrócisz mu uwagę, by nie krzyczał. Powie, ja nie krzyczę. Czemu oskarżasz mnie o to, że krzyczę, jak sam podnosisz głos? Narcyz sprawi, że wpadniesz w paranoję. Z narcyzem nie wygrasz żadnej bitwy na argumenty, nawet gdy masz rację. A oczywiście, że ją masz, tylko on nigdy się nie przyzna. Narcyz się wścieknie, obrazi, zacznie milczeć, nie zauważać cię, trzaśnie drzwiami i wyjdzie. Wróci za godzinę czy następnego dnia i wszystko będzie po staremu, nie było tematu. I najlepiej by temat już nie powrócił, bo gdy powróci, to sytuacja się powtórzy.
a temat czy dany problem nigdy nie zostanie rozwiązany i nie ulegnie poprawie. Narcyz udaje kogoś niewinnego i naiwnego. Byś ty myślał, że jest taki naprawdę, podczas gdy jest tyranem i oprawcą. Jeśli czujesz, że stałeś się szalony i popadasz w obłęd, paranoję, poddajesz w wątpliwość swój osąd, to padłeś ofiarą gaslightingu. Zwróć uwagę na czyny, a nie słowa. A czyny muszą być stale takie same, a nie zmienne. Jeśli twój związek przypomina parabolę, czy wykres giełdowy na przestrzeni kilku czy wielu lat, gdzie co chwila są duże spadki i wzloty i tak na zmianę, to już nie jest znak ostrzegawczy. To czerwona kartka. Jeśli twoje zdanie, opinie, uczucia nie mają znaczenia, mają coraz mniejsze znaczenie, to znaczy, że są celowo deprecjonowane. To nic innego jak gotowanie żaby. Temperatura wzrasta stopniowo, a gdy zorientujesz się, że jest za gorąco, jest już za późno. Żaba nigdy nie wskoczyłaby do wrzącej wody. A jak się oparzysz, to natychmiast cofasz rękę. Dlatego gotujesz się w garnku z toksycznymi odpadami powoli, a wraz z temperaturą, która powoli rośnie dzień za dniem, uwalniają one całą trującą, toksyczną tablicę Mendelejewa. Jesteś wtedy już tak zatruty, że nie masz siły zorientować się od czego, kiedy i jak to się stało, i nie masz też siły się uwolnić. Koniecznie obejrzyj film Gasnący płomień, który bez problemu znajdziesz w wyszukiwarce. Jeśli doceniasz moją pracę, polub, subskrybuj, skomentuj. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Tak już działają algorytmy YouTube'a. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów.